wpłynął wniosek na ręce przewodniczącego rady, czyli do mnie, o ustalenie nowego, wyższego wynagrodzenia dla wójta gminy Łużna. W dniu dzisiejszym procedowaliśmy nad tym. Wcześniej była Komisja Budżetu i Finansów, dzisiaj cała Rada pochyliła się nad tym trudną tematyką, niełatwą, bo mówienie o wynagrodzeniu dla innych osób, czy nawet dla nas samych, wcale nigdy nie jest proste, jest to troszeczkę krępujące. Natomiast z każdym tematem musimy się zmierzyć. I w dniu dzisiejszym też żeśmy się zmierzyli. Jak słyszeliśmy argumentacje osób, które wnosiły za podwyższeniem wynagrodzenia, ja się nie będę rozwodził. Chcę powiedzieć, że Rada odrzuciła. Stosunkiem głosów pięciu radnych głosowało za ustaleniem nowego wynagrodzenia i 8 osób głosowało przeciwko temu ustaleniu. Uważamy, że jest wiele ważniejszych tematów, trudnych do realizacji i nie ma czasu. Tutaj jest szkoda naszego czasu na puste dyskusje, bo trzeba się zająć merytoryczną robotą, pracą, na przykład nad kanalizacją, wodociągami. Jeżeli miałbym podnieść rękę, aby wydatkować na wynagrodzenie, i tak jest chyba zdanie większości radnych, dla kogokolwiek tutaj pracowników Urzędu Gminy czy podległych, to chcę zaznaczyć, w naszych szkołach są osoby sprzątające, konserwatorzy, którzy nie osiągają płacy minimalnej. Tym osobom trzeba, tym pracownikom trzeba dopłacać, a wielu z nim, aby osiągnęli tą płacę minimalną. Jeżeli miałbym komuś przeznaczyć te pieniądze, to w pierwszej kolejności uważam, to tym osobom trzeba podnieść, bo oni takie same mają żołądki i takie same rodziny.